Część Policzan nie wie, gdzie jeszcze oprócz kaloryferów szukać źródeł ogrzewania mieszkania. Sposób na oszczędności znalazł jeden z mieszkańców. Wojciech Dudek mieszka przy ulicy Zamenhofa. Nie korzysta z centralnego ogrzewania. Kaloryfer grzeje jedynie w łazience. Nie ma na nim podzielnika ciepła, więc drzwi łazienkowe są często uchylone. Dodatkowo w swoim mieszkaniu zamontował okna z szybami o dużym współczynniku izolacji termicznej. Na system dogrzewania mieszkania składają się także urządzenia domowe, jak telewizor, kuchenka mikrofalowa i gazowa czy oświetlenie. Te ciepła emitowane przez sprzęty domowe zdają egzamin, jeśli nasze potrzeby temperaturowe w mieszkaniu ograniczają się do powiedzmy 22 czy lekko powyżej 22 stopni, ale gdzieś tam poniżej 23 stopni. Gdybyśmy chcieli w mieszkaniu utrzymać temperaturę powyżej 23 stopni, czyli 24-25, no niestety byłaby konieczność jego dogrzewania. W domu znajduje się dodatkowy elektroniczny grzejnik, który się włącza, gdy temperatura spada poniżej 20 stopni Celsjusza. W ubiegłym sezonie grzejnik ten zużył prąd za 130 zł w ciągu całego sezonu grzewczego. Zapytaliśmy mieszkańców, w jaki sposób oni szukają oszczędności we własnych mieszkaniach. Ja nie grzeję. Mam w miarę ciepłe mieszkanie. W nowych blokach, nie? No mamy, proszę panią, inne źródła, jeżeli tylko że to znów jest układ taki, że jeżeli ja korzystam z centralnego ogrzewania, a mam się dogrzewać prądem, to, że zrobię oszczędności tutaj, to tam zapłacę więcej. To nie jest oszczędne. Sezon grzewczy zaraz dobiegnie końca. Jednak warto szukać niekonwencjonalnych form oszczędzania. Może rozwiązania zastosowane przez jednego z mieszkańców podpowiedzą, co jeszcze można zrobić, by oszczędnie gospodarować ciepłem.